tylko walczą z ogniem i często ratują zdrowie i życie, lecz także biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym wsi. 18 listopada, jubileusz 90-lecia powołania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, świętowali strażacy z Przysietnicy. Sobotnie obchody otworzyła msza święta w miejscowym kościele parafialnym, której przewodniczył ojciec Tomasz Nogaj. W homilii podkreślił ogromną rolę strażaków ochotników dla całej społeczności lokalnej. Strażak to ten, który wbiega do płonącego budynku, kiedy wszyscy inni z niego wybiegają. Każdy z nas może przywołać historię, w której brał udział, bądź w której słyszał o akcji ratunkowej czy gaśniczej. Tam, gdzie serce strażaka było pierwsze, już myśl, a potem stopy, a potem dłonie, a potem zaangażowanie. To pomoc, to niesienie serca, ale też bardzo konkretnej pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie. Pod sztandarem świętego Floriana Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy przeżywa 20-lecie od włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 90 lat od powstania działalności w waszej miejscowości. Z jednej strony to kroniki, z drugiej strony bardzo konkretni ludzie, strażacy, ludzie z charakterem. Pełna poświęcenia służba podczas zdarzeń losowych, nie jeden pożar, powódź, zalane piwnice, domy, żywioły, nie jeden wypadek. Te sytuacje, do których wzywani są i wyrywani ze swoich miejsc ci, którzy są do tego powołani, ale też przygotowani. Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak żołnierz powinien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli. Taki jest strażak. Jeśli to im jest plami, hańba na nim. Mundur, który go zdobi, to nie tylko zewnętrzna sprawa, ale coś, co przynależy do niego. Coś, czym na zewnątrz może okazać, kim tak naprawdę jest w sercu. Zapał, odwaga i wyrzeczenia, bezinteresowne działanie, trud i narażenie na niebezpieczeństwo i pasja bez gratyfikacji i zaszczytów. Po nabożeństwie uczestnicy w asyście orkiestry dętej, kompanii honorowej i pocztów sztandarowych przemaszerowali do zespołu szkół nr 1, gdzie miała miejsce główna część obchodów. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, strażacy, duchowni oraz reprezentanci firm. Druhu prezesie, dowódca uroczystości, druh dedek meduje, pododdział gotowy do uroczystych obchodów jubileuszu 90-lecia powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy. Uroczystość jubileuszową od przywitania zaproszonych gości rozpoczął prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy, druh Roman Szarek. Z kolei rys historyczny jednostki przybliżył naczelnik Piotr Gaździk. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 90 członków OSP Przysietnica i jeszcze dodatkowo w tym roku żeśmy powołali do życia młodzieżowe drużyny pożarnicze, dziewczynce i chłopców. Także stan jest około 125 osób z młodzieżówką. Jeżeli chodzi o sprzęt przeciwpożarowy, to mamy bardzo dobre wyposażenie, bo mamy wóz bojowy Mercedes średniej klasy z pojemnością na wodę 2,5 tysiąca litrów. Drugi wóz mamy lekki, gazela, którym wyjeżdżamy bardzo często do wypadków drogowych, na którym mamy zainstalowany sprzęt hydrauliczny.
Mamy przeszkolonych strażaków do obsługi sprzętu hydraulicznego. Także mamy chyba 6 ratowników medycznych przeszkolonych z certyfikatami. Pozostali członkowie to członkowie po kursie podstawowym, mają badania i także wyjeżdżają do różnych akcji, czy tam do pożarów, czy innych zdarzeń losowych, czy wypadków drogowych. No właśnie, czy OSP Przysietnica to jednostka prężnie działająca? Oczywiście. To jedna z najbardziej prężnie działających, bo po pierwsze, że mieszkamy blisko Brzozowa, także Państwowa Straż Pożarna nas bardzo często wzywa i do pożaru, i do wypadków drogowych, tudzież innych zdarzeń, jak tam powodzie, czy inne zdarzenia losowe, jak ktoś olej się gdzieś rozleje na drodze, to przeważnie nasza jednostka jedzie, bo mamy też te środki do usuwania plam olejowych i po benzynie, czy po ropie naftowej. Tak zacny jubileusz stał się wspaniałą okazją do złożenia podziękowań i wyrażenia wdzięczności wszystkim tym, którzy przez dziesiątki lat swym poświęceniem zapracowali na obecny wizerunek Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy. Słowa uznania w stronę strażaków skierował burmistrz Brzozowa, a zarazem prezes oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzozowie Józef Rzepka. Przy okazji strażackiego święta przybliżył też bardzo dobre efekty współpracy władz samorządowych z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Brzozów. Przede wszystkim, jeśli chodzi o jednostki OSP, one ściśle też, szczególnie zrzeszone w krajowym systemie, ściśle muszą współpracować z Komendą Powiatową Państwową, Państwowej Straży Pożarnej, a przede wszystkim z jednostką ratowniczo-gaśniczą, która jest wspierana przez jednostki OSP. Nasze jednostki w związku z tym są dobrze wyposażone w sprzęt, tak ratowniczy, jak i sprzęt w zakresie ratownictwa drogowego. W związku z tym są niejako uzupełnieniem działań Państwowej Straży Pożarnej. To jest bardzo ważna działka w naszej działalności, dlatego tak bardzo dbamy o wyposażenie tych jednostek i w budżecie gminy Brzozów rocznie przeznaczamy znaczące środki na te działania. Jednostka ta w ostatnich latach otrzymała nowy wóz bojowy, średni Mercedes, myślę, że bardzo nowoczesny wóz, jak również lekki wóz Gazela, ponadto pompę Tohatsu, jak również pompę szlamową. Myślę, że jednostka jest bardzo dobrze wyposażona. W tej chwili od wielu lat doposażamy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w potrzebny sprzęt, bowiem te jednostki zasługują na to, a przede wszystkim jeśli chodzi o jednostkę z Przysznicy, jednostka widać, że się rozwija i poszerza swoje szeregi. W stronę strażaków popłynęło też wiele ciepłych słów, pięknych życzeń i gratulacji. Przede wszystkim życzę im dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Życzę im tej odwagi, którą mają, bo bez odwagi nie ma możliwości po prostu wyruszenia na pomoc drugiemu człowiekowi. Życzę im przede wszystkim wytrwałości w tej służbie i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I żeby z każdego wyjazdu, do każdego zdarzenia wracali cali i zdrowi. Życzyłbym im przede wszystkim zdrowia, szczęścia, zadowolenia, tego, żeby ta służba, którą pełnią, służba niełatwa, taka, którą często trzeba wyjeżdżać do wypadków, pomagać ludziom, a oni są ochotnikami, robią to z własnej, nieprzymuszonej woli, żeby ta służba sprawiała im satysfakcję. Życzyłbym im sprzętu tak dobrego, jak mają i jeszcze lepszego, ale żeby nie musieli go zbyt często używać, bo wiemy, że są to trudne sprawy, wypadki, pożary, do których jeżdżą, narażają siebie, a robią to dla dobra innych. I życzyłbym tego, żeby satysfakcję dostarczało im to jak najwięcej, a jednocześnie też kolejnych wspaniałych, zacnych jubileuszy, bo 90 lat to przynajmniej kilka pokoleń strażaków, ochotników, którzy bezinteresownie nieśli pomoc innym ludziom. I tego im bardzo serdecznie gratuluję. Swoją wdzięczność wyraził też kapelan strażaków, ojciec Tomasz Nogaj. Przede wszystkim gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj przybyli na tę piękną uroczystość. Dziękuję za ogromny wkład tych pokoleń strażaków, którzy oddawali swoje najpiękniejsze, najcenniejsze momenty swojego życia ofiarnie, troszcząc się, dbając o wspólne dobro, tak w samej miejscowości Przysietnicy, jak i w całej okolicy. Pragnę życzyć wszystkim strażakom tutejszej jednostki, przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, opieki świętego Floriana, zdrowia. Oczywiście tylu
powrotów, ilu wyjazdów z akcji i przede wszystkim tej wielkiej odwagi. Też tego, żeby przekazywali swoją pasję następnemu pokoleniu, tym najmłodszym, którzy patrzą na nich, którzy uczą się od nich. Szczęść Boże. Doceniając wzorową postawę przysietnickich strażaków, zostały wręczone medale i odznaczenia. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali Mariusz Kaznowski, Roman Pietryka, Krzysztof Sobota, Andrzej Szczepek i Zdzisław Szczepek. Srebrnym medalem odznaczona została Jadwiga Ścibor, zaś brązowym medalem uhonorowano Józefa Barana, Piotra Barana, Marzenę Pudlik, Piotra Sobotę, Jacka Szklarza, Artura Wanię i Bogusława Fejdasza. Ponadto odznakę strażak wzorowy otrzymali Paweł Obój i Paweł Szczepek. Wręczono też odznaki za wysługę lat. Za 50-lecie otrzymał Franciszek Ryba, za 40-lecie Władysław Szczepek, Ryszard Szczepek i Józef Szuma, a za 35-lecie Edward Ryba, Władysław Bąk i Władysław Rzepka. Jest to dla mnie bardzo duże wzruszenie, bo przez 40 lat jestem społeczniczym i pracuję społecznie na rzecz społeczeństwa i straży. Wstąpiłem po to, bo chciałem nieść pomoc ludziom, w klęskach żywiołowych, czyli w pożarach, w powodziach, bo w ten czas najczęściej się wyjeżdżało do pożarów. Z tego względu, że wieś była typowo rolnicza, duże było zagrożenie, dachy były słomiane i w ten czas, w czasie żniw, to w ten czas było to zagrożenie przeciwpożarowe. Korzystając z okazji obchodów 90-lecia jednostki, prezes zarządu i naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy w imieniu wszystkich strażaków uhonorował burmistrza Brzozowa Józefa Rzepkę, reprezentantów firm wspierających jednostkę oraz zaproszonych gości pamiątkowymi statuetkami. Jubileuszowe obchody zakończyło spotkanie braci strażackiej w miejscowym domu strażaka, podczas którego był czas na rozmowy i wspomnienia.